Szanowni Państwo, witam serdecznie po 30-minutowej przerwie. Kontynuujemy naszą międzynarodową konferencję pod tytułem Wieś wobec komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i Rosji w XX wieku. Mamy za sobą już pierwszy panel i bardzo interesujące dyskusje wokół problematyki wprowadzania komunizmu w Rosji, tego ustroju i polityki władz sowieckich wobec mieszkańców wsi oraz postaw chłopów rosyjskich i chłopów innych narodowości ze Związku Sowieckiego wobec sowieckiej polityki rolnej. Obecnie mamy drugi panel. Ten panel jest zatytułowany Wieś wobec komunizmu w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 1944-1989. I tu mam pewną modyfikację wynikającą z zupełnie nieoczekiwanych wydarzeń. Mianowicie mamy w tej chwili tylko jednego panelista zagranicznego, który się zgłosił, mimo że wszyscy potwierdzali, że będą. Mam nadzieję, że może w trakcie jeszcze dyskusji któryś z nich się jeszcze pojawi. Natomiast jest z nami dr Jiří Urban z Republiki Czeskiej, zaraz go przedstawię. I pan profesor Dariusz Jarosz zgodził się też wystąpić w tym panelu jako dyskutant razem z doktorem Urbanem na temat zmian na wsi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w okresie komunizmu i polityki władz komunistycznych wobec chłopów. Bardzo dziękuję panu profesorowi Jaroszowi za zgodę, że zareagował tak szybko i tak pozytywnie dla nas. Chociaż wiem, że jest w pewnym kłopocie, bo nie uprzedzaliśmy o tym wcześniej. Także, ale myślę, że pan profesor spokojnie nam wiele rzeczy opowie bardzo ciekawych. Proszę państwa, chcę przedstawić naszego gościa. Pan doktor Jiří Urban jest historykiem, absolwentem historii współczesnej na Uniwersytecie w Pardubicach. Od roku 2005 zajmuje się regionalnymi badaniami czeskich kolektywizacji czeskich obszarów wiejskich. Jest autorem ważnej książki Wieś pod knutem kolektywizacji, okoliczności przykładowego procesu kułackiego oraz publikacji w języku czeskim na temat kolektywizacji wsi w regionie Górnej Łaby w Republice, w Czechosłowacji. Jest współautorem kilku innych książek poświęconych komunistycznej i agrarnej historii Czechosłowacji i jest również autorem wielu opracowań poświęconych epoce totalitaryzmu komunistycznego i głównie oporu przeciwko przymusowej i masowej kolektywizacji. Bardzo się cieszymy, że pan doktor jest z nami. Pan profesor Dariusz Jarosz, nie muszę przedstawiać, ale tak gwoli porządku i ścisłości powiem, wybitny polski historyk, znawca problematyki historii społecznej, jeden z propagatorów tego nurtu historii w polskiej historiografii, znawca również tematyki rolnej, tematyki polityki komunistycznych wobec chłopów w Polsce i wielu innych bardzo istotnych tematów. Jest autorem wielu ciekawych monografii poświęconych historii społecznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Witam panów bardzo serdecznie i krótko powiem, jak będzie wyglądała nasza rozmowa. Mianowicie panowie będą się odnosić do trzech takich zasadniczych kwestii, takich bloków tematycznych. Pierwszy będzie poświęcony wdrażaniu modelu sowieckiego i przebiegowi kolektywizacji w poszczególnych krajach. W tym wypadku pan doktor Urban na pewno opowie nam o Czechosłowacji, pan profesor Jarosz o Polsce. I w tym wypadku
w tym wypadku będziemy się zastanawiać, dlaczego ta kolektywizacja udała się w Czechosłowacji, a nie udała się w Polsce. To będzie zasadnicze pytanie, znaczy, które będzie główną osią jakby tego, tej części dyskusji. Drugi temat to będą rezultaty kolektywizacji na polu ekonomicznym, społecznym, również kulturowym. I wreszcie trzeci jakby blok tematyczny to kwestia postaw mieszkańców terenów wiejskich, głównie chłopów, postaw czy to przystosowania, współpracy z władzami, czy oporu przeciwko nim. I chodzi też o ich zaangażowanie zarówno w działalność prorządową, oficjalną, jak również w działalność opozycyjną i stawianie oporu realizacji komunistycznego projektu w rolnictwie. Tak to wygląda w zarysie i oczywiście po każdym z tych zagadnień zachęcam uczestników dzisiejszej konferencji do zgłaszania pytań lub własnych głosów w dyskusji. Kto będzie chciał z Państwa, proszę podnosić łapkę, tą żółtą łapkę. Ja wtedy będę udzielał głosu i Państwo będą mogli wypowiedzieć się lub zadać pytanie. Rozumiem, że wszystko jest chyba jasne. A więc teraz pierwsze pytanie i pierwsze zapytanie. Panie profesorze, przepraszam, niech Pan powie o tłumaczeniu, bo to chyba ważne. Tak, co jest bardzo ważną rzeczą. Mamy tutaj możliwość tłumaczenia, jeszcze raz to powtórzę. W pasku dolnym jest taki globus z napisem Interpretation i tam wystarczy kliknąć, potem jest słowo English i w ten English trzeba kliknąć i wtedy będziemy słyszeli wersję polską, dlatego że dr Urban będzie mówił po angielsku, tak przypuszczam, tak się umawialiśmy. Natomiast u profesora Jarosza będzie odwrotnie, rozumiem, że profesor powie po polsku, tak? I to będzie tłumaczone na angielski. Tak, no nie byłem przygotowany na angielski, więc... Dobrze, więc będzie odwrotnie wtedy. Wtedy przechodzimy na ten język rodzimy przemawiającego. Więc proszę Państwa, tak to będzie wyglądało. Panów obydwóch panelistów proszę, aby starali się mówić raczej wolniej, zatrzymując się po każdym zdaniu, żeby ułatwić tłumaczom tłumaczenie poszczególnych wypowiedzi. Szanowni Państwo, przechodzimy zatem do pierwszego bloku tematycznego, mianowicie wdrażanie modelu sowieckiego i kolektywizacja rolnictwa w poszczególnych krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w zachodniej części Związku Sowieckiego na ziemiach, które były włączone do Związku Sowieckiego ponownie pod koniec wojny, między innymi ziemie przedwojennego państwa polskiego. Jak wyglądała ta implementacja, wdrażanie, jaka była specyfika poszczególnych krajów, czy były jakieś różnice we wdrażaniu modelu sowieckiego w zależności od kultury danego kraju, specyfiki gospodarczej, czy postaw ludności wiejskiej? Bardzo proszę, pan doktor Jiří Urban. Bardzo proszę, panie doktorze. Wyłączony ma pan mikrofon, panie Urban. Mikrofon, tak. Trzeba włączyć mikrofon. Thank you. And so once more, thank you. Jeszcze raz bardzo dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich. Jeżeli mamy rozmawiać o jakichś konkretach dotyczących kolektywizacji Czechosłowacji, zacznę od 1946 roku i wyborów w tamtym roku. W tamtym czasie partia, jak rozumiem, ludowa w Czechosłowacji wygrała wybory. Były Czechy, Morawy i Śląsk Czeski, ta część Czechosłowacji, gdzie wygrała wybory. I ta agitacja wyborcza opierała się na wielu obietnicach.
To była taka obietnica, że będzie prywatna własność, prywatne gospodarstwa będą możliwe. Ministerstwo Rolnictwa i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych były kontrolowane przez komunistów. Ministerstwo Rolnictwa również był tam minister z bardziej radykalnego skrzydła Partii Komunistycznej Czechosłowacji. Innym ważnym punktem jest to, że ze względu na porozumienia pomiędzy komunistami czechosłowackimi i sowieckimi w Moskwie, a później dzięki programowi rządowemu podpisanemu w Koszycach na wiosnę 1945 roku, tradycyjne rolnicze partie, czy rolnicza partia, która zasiadała w dawnym rządzie, została zakazana. To była bardzo ważna chwila, ponieważ inne tematy polityczne, front narodowy, gdzie opozycja została zakazana, tak? They will be able to inherit it, the voters of former agrarian party. Chodziło o to, że oni mogli odziedziczyć, tak, to co posiadała tamta partia rolnicza, tak, agrarna. Jeżeli chodzi o organizacje rolnicze w tamtym czasie, był Związek Rolników Czeskich. Oni też mieli przedstawicieli w największych instytucjach rolniczych tamtego okresu. Tak jak już wspomniałem, Partia Komunistyczna wprowadzała bardzo dużo przepisów po wojnie. Obiecywali praktycznie wszystko wszystkim, agitacja była ogromna i rozdawali to, co nie było ich do rozdania. Także zachęcali rolników, chłopów, żeby dołączyli do nowej partii, obiecując im ziemię. To były ziemie poniemieckie. Z tego pogranicza Czechosłowacji. Ogłaszając, że prywatne gospodarstwa, grunty rolne będą możliwe. I że mogą na to liczyć. I dzięki temu właśnie Partia Komunistyczna wygrała wybory, dzięki tym obietnicom. Nie wiem, czy mam dalej kontynuować, przejść do następnego kroku w temacie, czy teraz coś omówimy, czy porównamy te okresy powojenne. Każdy z Was będzie miał 15 minut, żeby zaprezentować odpowiedzi na jeden z głównych tematów. Także teraz możesz kontynuować przez 15 minut, a potem profesor Jarosz odpowie. Myślałem, że scenariusz będzie wyglądał inaczej, ale ponieważ jest nas tylko dwójka, no to rozumiem. After winning the elections in May 19... Po wygraniu wyborów w maju 1946 roku Partia Komunistyczna kontynuowała
zapewnienie wsi, zapewnianie wsi o tych prawach, o których już wspomniałem, uprawnieniach, nawet po tym, gdy komuniści przejęli monopol w lutym 1946 roku, nawet wtedy w konstytucji z maja tego roku własność prywatna i prywatne uprawianie ziemi na 15 hektarach było zagwarantowane konstytucją, ale jak dobrze wiemy, było to tylko na papierze. Inne konkretne i ważne kwestie, jeżeli chodzi o historię Czechosłowacji, były dość bogate i głęboko zakorzenione tradycje kooperatyw, spółdzielni. Po wprowadzeniu procesu kolektywizacji na wzorcach sowieckich, radzieckich, wprowadzano właśnie taką spółdzielczość. To było związane z retoryką, która była związana z rynkiem pieniężnym, maszyn elektrycznym, elektryfikacji, melioryzacją, gospodarką wodną i tak dalej. To były różne projekty spółdzielcze, które były rozpowszechnione w całym kraju, głównie w czasach pierwszej Republiki Czechosłowackiej, ale również podczas ostatnich dwóch dekad XIX wieku, kiedy to czeskie ziemie należały do Austro-Węgier. Organizacje, które zostały ustanowione zgodnie z aktem dotyczącym Zjednoczonych Spółdzielni Rolniczych w lutym 1948 roku. Trzeba powiedzieć, one się nazywały JZD, JZD to jest skrót od nazwy czeskiej, więc to jest ważne, żeby powiedzieć, że te organizacje nie miały nic wspólnego z zasadami spółdzielczego rolnictwa. JZD. Jeżeli chodzi o administrację, na przykład jeżeli chodzi o członków, jeżeli chodzi o udziały, jeżeli chodzi o rozdział obowiązków, socjalistyczne firmy produkcyjne, jeżeli chodzi o JZD, były w pełni kontrolowane przez państwo. Były to przedsiębiorstwa państwowe, podległe systemu biurokratycznemu organizacji i planowaniu centralnemu, oczywiście gospodarce centralnej. And the command economy defined the production plans in parts. Plany produkcyjne były zdefiniowane odgórnie, również ceny towarów, dostawy rynkowe, jak również wewnętrzna organizacja. To wszystko było, jak rozumiem tłumaczka, planowane odgórnie. Podsumowując, możemy powiedzieć, że JZD to nie były tak naprawdę spółdzielnie czy kooperatywy, tylko to było w nazwie. Istnieje ogromna różnica pomiędzy takimi właśnie spółdzielniami, nie wiem, zunifikowanego rolnictwa, czy też kooperatywami
Należy o tym pamiętać po to, żeby zapobiegać kolektywizacji, która wprowadza w błąd. Could you just tell us a little bit about the specificity? Czy może pan nam powiedzieć o konkretnych aspektach kolektywizacji czechosłowackiej i modelu tego rolnictwa w Czechosłowacji? Tak, przejdę do tego. Chciałem tylko powiedzieć, że główne hasła partii komunistycznej to było zapewnienie, że nie będzie kolektywizacji w duchu scenariusza radzieckiego, ale to były tylko puste obietnice. Po wiośnie, a już wspomniałem, już wspomniałem o tym akcie czy ustawie z lutego 1949 roku, jeżeli chodzi właśnie o spółdzielnie, wprowadzono kolektywizację i zaczęła się kampania agitacyjna. W ciągu następnych 2 lat obecne trendy w polityce agrarnej i wdrażanie zostało pokazane podczas sesji lutowych przez Slanskiego, przez Komunistyczną Partię Czechosłowacji. Chodziło o promocję kolektywizacji. Zaczęły się represje w stosunku do prywatnych rolników. W 1953 roku Partia Komunistyczna Czechosłowacji ze względu na naciski ze strony problemów społecznych i gospodarczych postanowiła trochę załagodzić politykę rolniczą, agrarną, mając nadzieję, że będą mogli wrócić do tych samych warunków, tak, jeżeli chodzi o prywatne rolnictwo, niezależne prywatne rolnictwo. Ale te marzenia skończyły się nagle w czerwcu 1955 roku, kiedy pierwszy sekretarz Partii Komunistycznej Czechosłowacji z tamtego czasu jasno stwierdził, że przyszłość rolnictwa czechosłowackiego będzie się opierało na JZD i gospodarstwach państwowych. I jeżeli chodzi o kolektywizację, ta stagnacja w kolektywizacji przeszła w następną ofensywę. Większość z rolników zrezygnowało i uległo presji kolektywizacji. Rząd komunistyczny przejął pełną kontrolę nad produkcją i dostawami produktów spożywczych. Także tak wyglądało to schematycznie opisując. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak pan myśli, dlaczego wdrożenie sowieckiego modelu rolniczego było udane? Jaka jest pana opinia? Bardzo proszę. Ze względu na tę presję, te naciski oczywiście w tamtym czasie, możemy wspomnieć oczywiście że była opozycja, opór przed kolektywizacją, ponieważ ludzie byli niezadowoleni w kraju, rozczarowani i opierali się kolektywizacji. Najbardziej typowy sposób protestu był werbalny, ale opór przed kolektywizacją doprowadzał do przerywania posiedzeń, spotkań,
dystrybucji ulotek, organizacji podpisywali na przykład jakieś papiery związane z tym, żeby nie dołączać do JZD. Rolnicy byli bardzo niezadowoleni z przymuszania, z przymusowych, przymusu sprzedaży maszyn rolniczych. Brakuje mi teraz słowa angielskiego. Przepraszam za to, ale będę kontynuować. Ludzie byli rozdarci w środku. Z drugiej strony funkcjonariusze, agitatorzy komunistyczni window broken, tires cut, they received treatment. Wybijali okna, atakowali, zostawiali jakieś napisy na budynkach. Hiding the real amount of herbal land, sabotaging the harvest. Następowały akcje sabotacyjne, napady na budynki, na gospodarstwa w granicach Czechosłowacji. To były tak naprawdę właśnie wszystko konsekwencje tego czasu kolektywizacji. Młode pokolenie również nie pozostawało bierne, tworzyło grupy oporu. Była opozycja wobec kolektywizacji po stronie rolników. Rolnicy, którzy poddawani byli tej agitacji politycznej, represjom, często lądowali w więzieniach. Dziękujemy. A teraz poprosimy profesora Jarosza o polskie doświadczenia związane z wdrażaniem kolektywizacji i wyniki tego procesu w Polsce. Jak to się skończyło? No dobrze, ja powiem trochę o doświadczeniu polskim, ale chciałbym również powiedzieć trochę, bo zdążyłem w ciągu tych 5-10 minut nieco się przygotować do tej dyskusji szerszej dotyczącej kolektywizacji w Europie Wschodniej. Otóż to, co mówił pan Jiří Urban, jest niezwykle interesujące, bo ono pokazuje doświadczenie Czechosłowacji, ale jak się doświadczenie Czechosłowacji i polskie ma na tle szerszym tutaj niż to lokalne ujęcie. Otóż jeżeli popatrzymy na takie podstawowe elementy kolektywizacji, czyli kiedy ona się rozpoczęła, kiedy została zahamowana, kiedy została zakończona, to widać tutaj pewne charakterystyczne różnice. No, w Związku Radzieckim kolektywizacja rozpoczęła się w 1929 roku, jak wiadomo. Zahamowanie pewne nastąpiło w 1931, tu był wspomniany ten artykuł Zawrót głowy od sukcesów, on tutaj odegrał taką rolę. No i zakończenie kolektywizacji to są lata 1935-40 w niektórych regionach, nie licząc Republik Bałtyckich Związku Sowieckiego, którym kolektywizacja, jak wiadomo, rozpoczęła się w 1947 roku. Ich zakończenie jest... Znaczy, przyjmuje się, że zakończyła się w 1950 roku. We wszystkich krajach bloku wschodniego były właśnie jakieś elementy rozpoczęcia tej kolektywizacji nieprzypadkowe i takie zahamowania, czyli takie lokalne wersje tego artykułu Stalina, zawrót głowy od sukcesów, po których następowało pewne zahamowanie procesów. W Polsce to było kilka takich etapów, o tym będę za chwilę mówił. Chciałbym jeszcze odnieść się do tego rozpoczęcia kolektywizacji. No, rozpoczęcie kolektywizacji zwykle kojarzone jest z tą sesją Kominformu z czerwca 1938 roku. Przypominam Państwu, że wtedy właśnie zdecydowano o przeprowadzeniu kolektywizacji w całej Europie Wschodniej. Natomiast faktycznie ona zaczęła się w większości krajów bloku wschodniego w latach 48-49. W Czechosłowacji przyjmuje się, że 49, na Węgrzech w 48, w Rumunii w 1949, w
w Jugosławii od 1948 są dwa kraje, które tutaj najszybciej próbowały, rozpoczęły kolektywizację. To jest Bułgaria, w której pierwsze spółdzielnie produkcyjne pojawiają się w latach 44-48 i Albania, w której te pierwsze takie kołchozy ichniejsze pojawiają się w roku 46. Ciekawy jest przypadek NRD, ponieważ w NRD kolektywizacja zaczęła się w 1952 roku dopiero. To było związane z pewną sytuacją międzynarodową, w której znalazła się NRD i stosunek Stalina do problemu niemieckiego tutaj był niezwykle istotny. Otóż jeszcze w 1952 roku, na początku 1952 roku, no Stalin nie wiedział, jak zostanie rozwiązana kwestia niemiecka, czy przypadkiem nie nastąpi połączenie NRD z Niemcami zachodnimi i czy ten zneutralizowany region nie będzie funkcjonował w innym kształcie terytorialnym. W rezultacie w 1952 roku Stalin definitywnie zdecydował, że NRD będzie NRD, w związku z tym należy tam rozpocząć proces kolektywizacji. On się faktycznie w 1952 roku rozpoczął. Przyjmuje się, że kolektywizacja w NRD zakończyła się w roku 1960. I w innych krajach bloku wschodniego to zakończenie jest różnie datowane. W Czechosłowacji z tych różnych informacji, z opracowań wynika, że był to rok 1960. Na Węgrzech 61, w Rumunii 62, w Bułgarii 59 i w Albanii ta kolektywizacja zakończona została prawdopodobnie w 1967. Mówię prawdopodobnie, ponieważ informacje na temat Albanii i tego, co tam się działo, są dosyć ograniczone. To tyle, jeżeli chodzi, żeby uporządkować tak bardzo wstępnie tą kolektywizację w Europie Środkowo-Wschodniej i żebyśmy wiedzieli, znali pewien szerszy kontekst. Jak już powiedziałem, Kominform tutaj była kluczowa i wszystkie kraje bloku wschodniego, w tym Polska, przyjęły taki sowiecki model kolektywizacji. Na czym on polegał? Przede wszystkim polegał on na przyjęciu pewnych ramowych statutów spółdzielni produkcyjnych. Tych statutów było w różnych krajach była różna liczba. W Polsce przyjmuje się, że tych statutów spółdzielni produkcyjnych najpierw było 3, potem doszedł jeszcze 1/4 typ spółdzielni produkcyjnych. One się różniły, że tak powiem, stopniem uspołecznienia poszczególnych prac w tych spółdzielniach produkcyjnych. To był jeden bardzo ważny element tej kolektywizacji, tej sowieckiego modelu kolektywizacji. No i drugi model był niezwykle istotny, to znaczy specyficzny sposób mechanizacji rolnictwa. To właśnie w Polsce od 1939 roku są tworzone, mniej więcej od tego roku, są tworzone państwowe ośrodki maszynowe, które są odpowiednikiem tych maszynno-traktornych stancji, czyli takich MTS-ów sowieckich, czyli też ośrodków maszynowych, w których były podstawowe maszyny, traktory i one miały uprawiać przede wszystkim ziemię z powstających spółdzielni produkcyjnych, a w dalszej kolejności dopiero ziemię chłopów indywidualnych, jeżeli oni chcieli to robić. To jest właśnie, to są takie ważne elementy. Ważnym elementem tych państwowych ośrodków maszynowych było również to, że one miały, utworzono w nich tak zwane wydziały polityczne. Te wydziały polityczne, zresztą tak jak w Związku Sowieckim, miały pracować nad przekonywaniem chłopów do spółdzielczości produkcyjnej. W Polsce moment rozpoczęcia kolektywizacji jest o tyle skomplikowany, że on się wiąże bezpośrednio i jest, że tak powiem, czasowo zbiega się z przetasowaniami na górze władzy. To znaczy odchodzi po plenum sierpniowo-wrześniowym od władzy w partii, jak wiadomo, Władysław Gomułka. Nowym szefem partii zostaje Wolfgang Bierut. No więc to wszystko ma wpływ również na kolektywizację. Gomułka, no oczywiście on nie mógł jako rasowy komunista przeciwstawiać się kolektywizacji, ale widział to tempo kolektywizacji zupełnie inaczej niż to nowe stalinowskie kierownictwo.
Gomułka, który napatrzył się kolektywizacji jeszcze przed wojną, w czasie wizyt w Moskwie, to nie był zwolennikiem wówczas takiej prowadzenia już tej kolektywizacji. Wszystko na to wskazuje przynajmniej. Natomiast to nowe kierownictwo, które Stalin tutaj popierał, no ono było, to kierownictwo chciało jak najszybciej przeprowadzić kolektywizację rolnictwa w Polsce. W związku z tym już na plenum lipcowym, sierpniowo-wrześniowym 1948 roku z Polskiej Partii Robotniczej zostają przyjęte pierwsze uchwały, pierwsze decyzje dotyczące spółdzielni produkcyjnych. Te spółdzielnie produkcyjne miały być no, takim forpocztą socjalizmu, tego prawdziwego socjalizmu na wsi polskiej. I już wówczas przyjęto metodę planowania liczby spółdzielni produkcyjnych. To jest pewien paradoks, bo z jednej strony w ówczesnej propagandzie mówi się o tym, że przystąpienie do spółdzielni powinno być aktem woli samego chłopa, przekonania go, perswazji. Natomiast z drugiej strony no, planuje się już liczbę spółdzielni, ile ma ich powstać. I faktycznie od końca 1938 roku zaczynają powstawać te pierwsze spółdzielnie produkcyjne. Te pierwsze spółdzielnie produkcyjne są tworzone, to są te typy, większość z nich to były te typy, takie podstawowe typy spółdzielni produkcyjnych, gdzie jeszcze nawet praca, że tak powiem, nie wszystkie elementy gospodarstwa były przekazywane do spółdzielni. Praca często odbywała się tylko w okresie nasilonych plac polowych wspólnie. Taki był pierwszy typ spółdzielni. To planowanie zresztą spółdzielni, to jest jeden element. Musimy pamiętać jednak, że kolektywizacja rolnictwa to z jednej strony oczywiście tworzenie spółdzielni produkcyjnych, ale z drugiej strony no, cały system obowiązkowych dostaw podstawowych artykułów żywnościowych, no to też jest element tego procesu kolektywizacji rolnictwa. Fakt, że obowiązkowe dostawy podstawowych produktów rolnych były inne, mniejsze dla tworzonych spółdzielni produkcyjnych, a większe dla tych, którzy, a większe dla chłopów tak zwanych indywidualnych czy prywatnych gospodarstw chłopskich, to pokazuje w sposób ewidentny, wskazuje na to, jak przebiegała kolektywizacja, jaka była filozofia kolektywizacji w Polsce. Zresztą ona przyczyniła się również do tak zwanych wypaczeń, jeżeli chodzi o kolektywizację. Już wkrótce okazało się, że chłopi polscy są niechętni kolektywizacji, o czym, jak rozumiem, będziemy dalej mówić. I w związku z tym trzeba w różny sposób zmusić ich do przystąpienia. I właśnie te obowiązkowe dostawy podstawowych artykułów żywnościowych, ich zróżnicowanie miało być tym ważnym elementem tworzenia spółdzielni produkcyjnych. W praktyce lokalni aparatczycy partyjni wkrótce przekonali się, że chłopi są bardzo niechętni spółdzielczości produkcyjnej. W związku z tym, jeżeli są aż tak niechętni, no to trzeba ich do tego właśnie jakoś zmuszać i w związku z tym to tworzyło taki element właśnie nacisku i na poziomie lokalnym takiego konfliktu między lokalną władzą, a właśnie chłopami, którzy nie chcieli przystąpić do spółdzielni produkcyjnej. To było najważniejsze, taki był kontekst tej kolektywizacji. Pierwsze wypaczenia tak zwane w linii partii, jak wówczas mówiono, w tworzeniu spółdzielni produkcyjnej miały miejsce w powiecie gryfickim w 1951 roku, czyli tam na Pomorzu Zachodnim. I to wówczas właśnie lokalne brygady tak zwanej lekkiej kawalerii, czyli Związku Młodzieży Polskiej w poszukiwaniu zboża rozbijały te różne, znaczy poszukiwały zboża u chłopów indywidualnych, zabierały całe zboże. To wszystko kończyło się dewastacją gospodarstw rolnych. W związku z tym to zostało w jakiś sposób, przedostało się do centralnego aparatu partyjnego, do komitetu centralnego. Do dzisiaj trwają spory, dlaczego się tak stało. W każdym razie postanowiono potępić metody tworzenia spółdzielni produkcyjnych w powiecie gryfickim i to jest bardzo interesujące, że od tego momentu, po uchwale Komitetu Centralnego w sprawie tak zwanych wypaczeń w powiecie gryfickim, w całej Polsce zostały przeprowadzone takie zebrania partyjne,
odbywały się posiedzenia lokalnych komitetów partyjnych, na których za wzorem tej uchwały Gryfickiej zaczęto przyznawać się do wypaczeń, tak zwanych wypaczeń w innych regionach kraju. I te dokumenty, które zachowały się w Wydziale Rolnym Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Archiwum Akt Nowych, no to to jest kapitalne źródło do poznania właśnie realiów kolektywizacji w roku 51 i w 50 w całej Polsce. Ponieważ wówczas przyzwolono niejako na krytykę postępowania lokalnego aparatu władzy i możemy powiedzieć, że w 50-51 roku tworzenie spółdzielni produkcyjnych w Polsce przy użyciu tak zwanych siłowych metod administracyjnych było nie wyjątkiem, ale było regułą. Mamy szereg raportów, szereg uchwał lokalnych komitetów partyjnych, które potwierdzają tę tezę. Czy uchwała Gryficka coś zmieniła, jeżeli chodzi o tworzenie spółdzielni produkcyjnych? W pewnym okresie tak. To znaczy mniej więcej od lata 51 roku do przez kilka miesięcy, tak do wczesnej jesieni, tempo spółdzielni produkcyjnej, tempo tworzenia spółdzielni produkcyjnych w Polsce spada. Natomiast już wkrótce okazało się, że tworzenie spółdzielni metodami dobrowolnymi jest niemożliwe, ponieważ chłopi nie chcą spółdzielni produkcyjnej. W związku z tym, mimo że potępiono metody tworzenia spółdzielni i metody kolektywizacji gryfickie, to po kilku miesiącach w istocie rzeczy wrócono do metod kolektywizacji, tych, które potępiono. To jest pewien paradoks, ale no, wynikający z realiów kolektywizacji. Panie profesorze, mam pytanie. Proszę, czy może pan nam odpowiedzieć, tak mówiąc bardzo prosto i krótko, dlaczego w Polsce nie udała się kolektywizacja rolnictwa? Kolektywizacja w Polsce moim zdaniem nie udała się z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna to jest opór chłopski, bez wątpienia opór chłopski, o którym tu będę miał okazję może jeszcze powiedzieć, silny, zdecydowany, a z drugiej strony wydaje mi się, że pewna niechęć do tworzenia, do takiego konfliktu z władzą, takiego konfliktu w aparacie partyjnym, w aparacie władzy. Wydaje mi się, że bez tego drugiego mało docenianego elementu, wydaje mi się, że właśnie opór, taki no, nieotwarty opór oczywiście aparatu partyjnego, ale taka niechęć, taka przekonanie, że lepiej nie dogiąć niż przegiąć, mówiąc językiem nomenklatury partyjnej, że to było coraz bardziej popularne w aparacie partyjnym. Poza tym niekonsekwencja centrum władzy, jeżeli chodzi o tworzenie spółdzielni, że te okresy pieredyszki, mówiąc językiem nomenklatury sowieckiej, powodowały takie te zawirowania w tym procesie tworzenia spółdzielni, powodowały, że ten aparat partyjny czuł się wielokrotnie zdezorientowany. Poza tym polskiej władzy udało się polskim chłopom i polskiemu społeczeństwu udało się dotrzeć do okresu odwilży, czyli po śmierci Stalina i potem przemian październikowych i bez takiej masowej kolektywizacji. Wydaje mi się, że właśnie sprzężenie dwóch czynników podstawowych, to znaczy opór chłopów i z drugiej strony taka niechęć do tworzenia kolektywizacji przez aparat partyjny, plus potem dojście do władzy Gomułki, to wszystko spowodowało, że ta kolektywizacja w Polsce się nie powiodła, aczkolwiek jeżeli się czyta różnego rodzaju stenogramy rozmów, które były toczone w latach 60., 70. między kierownictwem partyjnym a polskim, a sowieckim, to oni, radzieccy mówiąc językiem polskich aparatczyków, mieli pretensje, jeżeli chodzi o tak zwane budownictwo socjalistyczne w Polsce. Ono twierdzili się nie udało między innymi dlatego, że w Polsce nie przeprowadzono kolektywizacji rolnictwa, oprócz tego, że jest silny kościół katolicki, który jest no, taką oporą opozycji, naturalną opozycji, no i istnienie opozycji politycznej. Zawsze wymieniane było nieskolektywizowanie rolnictwa za Chruszczowa, za Breżniewa,
jako ważny element tego, że tak powiem, innego kończenia modelu socjalizmu w wersji sowieckiej w Polsce. Dziękuję panie profesorze. A proszę powiedzieć, czy w latach 60., 70. ekipa Gomułki, potem ekipa Gierka w ogóle poważnie myślała o kolektywizacji, ponieważ jakieś tam kroki były podejmowane wspierania rolnictwa tego uspołecznionego, kolektywnego. Znaczy były kroki, to było uspołecznienie pewnych elementów rolnictwa, natomiast nigdy nie wrócono do pomysłu kolektywizacji. To, co, o czym pan myśli z pewnością, no to jest próba przyzwyczajania chłopów, że tak powiem, do uspołecznienia niektórych elementów rolnictwa przez tworzenie na przykład powrót do idei kółek rolniczych. Czy Funduszu Rozwoju Rolnictwa, który istniał tam w latach 50. po 56. Mówiąc najprościej, chodziło, żeby część pieniędzy, które pochodziły z obowiązkowych dostaw podstawowych artykułów żywnościowych, przetransferować na wieś, stworzyć takie bazy maszynowe, czyli kółka rolnicze, które by, w których by korzystanie z maszyn było właśnie, odbywało się zespołowo. Jeżeli chodzi o okres gierkowski, no to oczywiście mówi się o PGR-yzacji rolnictwa, to znaczy przekazywaniu części ziemi chłopskiej do PGR-ów i w ten sposób miała być to próba takiej uspołecznienia rolnictwa, ale ona się nie udała po pierwsze, a po drugie, no sądzę, że już w drugiej połowie lat 70. to było coś, co odgrywało coraz mniejszą rolę jako perspektywa rolnictwa. Polskie kierownictwo partyjne od lat 60. wiedziało, że polscy chłopi, jeżeli chodzi o przyszłość rolnictwa, są najbardziej niechętni właśnie tworzeniu spółdzielni produkcyjnych. Zresztą to widać w badaniach socjologicznych od lat 60. Polscy chłopi, wybierając odpowiedź na pytanie, jaka jest przyszłość rolnictwa, jeżeli chodzi o własność, najczęściej mówili o indywidualnym gospodarstwie, najrzadziej o spółdzielniach produkcyjnych, co dowodzi, jaką traumą była kolektywizacja dla polskiej wsi. Dziękuję bardzo. I jeszcze jedno pytanie do pana doktora Jerzego Urbana, dotyczące tego pierwszego bloku tematycznego. Czy w okresie kryzysu systemu realnego socjalizmu w Czechosłowacji, w czasie praskiej wiosny, czy były jakieś poważne próby powrotu do indywidualnego rolnictwa? Wbrew władzom oczywiście. Mikrofon. Thank you for this question about Prague Spring. I would say that... Dziękuję za to pytanie dotyczące wiosny praskiej. Jeżeli chodzi o wieś czechosłowacką czy czeską praską wiosnę, w 1968 roku był to ruch rewolucyjny, ale jednak ludności miejskiej. Po doświadczeniu pierwszej kolektywizacji eksperymenty pochodzące z miast country dwellers perceived, jak to postrzegali mieszkańcy wsi, że są to eksperymenty, tak, miejskie. The country was I would say reserved, podchodziła do tego raczej z rezerwą, powiedziałbym, jeżeli chodzi o nadzieje związane z demokratyzacją. Czy też z możliwości praskiej wiosny po 19 latach od rozpoczęcia kolektywizacji sytuacja w rolnictwie była dość ustabilizowana. Produkcja rolnicza zaczęła się rozrastać, a potem po ponad 20 latach po wojnie, w tamtym czasie głównie dzięki mechanizacji, ludzie w kraju nauczyli się, jak żyć w tym systemie
w tym reżimie, przyzwyczaili się do tego, więc możemy mówić właśnie o przyzwyczajeniu do tej nowej sytuacji skolektywizowanej w kraju. Większość przedstawicieli organizacji podczas praskiej wiosny założyło, jak rozumiem, stowarzyszenia rolnicze, które miały na celu przekształcić administrację produkcji później. W pierwszych latach okupacji ta administracja okręgowa rolnictwa, jak również Związek Rolników Spółdzielczych, wraz z mniejszymi organizacjami spółdzielczymi kontrolowanymi przez państwo ustanowiły własne platformy. Można powiedzieć, że ogromne liczby rolników było prześladowanych podczas kolektywizacji ze względu na działania klubu byłych więźniów politycznych. 138. Ta liczba jest związana z ustawą, z aktem. Jeżeli chodzi o obronę Republiki, to był jedna z największych ustaw, najważniejszych ustaw, jeżeli chodzi o prześladowania polityczne. Większość aktywnych i wcześniej prześladowanych rolników stało się członkami tej organizacji i żądali rehabilitacji. Ten akt czy ustawa rehabilitacyjna została przyjęta w lipcu 1968 roku i ten proces rozpoczął się, ale po okupacji nie natychmiast. Podczas pierwszych 12 miesięcy, można powiedzieć, te procesy rehabilitacyjne były zatrzymane lub porzucone. Chciałbym zadać inne pytanie. Chciałbym zapytać, czy ktoś z państwa uczestniczących w konferencji chciałby zadać jakieś pytania do tego bloku tematycznego? Pytania naszym prelegentom. Czy są jakieś pytania? Proszę, pan profesor Robert Kuśnierz. Bardzo proszę, panie profesorze. Tak, tylko takie krótkie pytanie do panów, związane poniekąd jest też moją działką, bo pamiętam, kiedyś zajmowałem się systemem pracy w sowieckich kołchozach i tam były bardzo szczegółowe takie rozpisania, taka szczegółowa rozpiska dla każdego praktycznie robotnika, dla każdej kołchoźnicy, co należy zrobić, żeby zaliczyć jeden pracodzień, czyli pracowano w sowieckich kołchozach w oparciu o dniówki obrachunkowe. Czasami żeby zaliczyć jedną dniówkę, trzeba było pracować kilkanaście dni, bo na przykład była zła pogoda, więc trudno było na przykład zaorać ileś tam pola. Więc tak z czystej ciekawości pytam, jak to przedstawiało się przynajmniej w tej początkowej fazie kolektywizacji, czy w Polsce, czy na przykład w Czechosłowacji, czy w jakichś innych krajach. Więc tylko tyle chciałem zapytać. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę, czy ktoś z panów prelegentów, pan profesor Jarosz? Tak, no więc potwierdzam, faktycznie w Polsce też wprowadzono ten system właśnie dniówek, on by wiązywał. Starano się również wprowadzić taki limit, że tak powiem, dniówek obrachunkowych i to w spółdzielniach produkcyjnych, nie pamiętam od który to był typ, chyba w trzecim typie, trzeba było przepracować 100 dni obrachunkowych. To było minimum
żeby no, spółdzielnia mogła funkcjonować dobrze. Także w Polsce ten system również został wprowadzony i oczywiście wycenianie tych prac zawsze było pewnym problemem. To znaczy były takie prace, które wyceniane były lepiej i można było się mniej zmęczyć, a były prace gorsze. Ten problem również istniał i pojawiał się na zebraniach spółdzielczych. Dziękuję bardzo. Pan doktor Izzy Urban, czy może tutaj chce pan odpowiedzieć na to pytanie profesora Kuśnierza? Jeśli dobrze zrozumiałem, pan pyta o to, czy w Czechosłowacji ten system również istniał, tak? Czy został wprowadzony? Tak. Ten system dniówek, roboczo-dni został wprowadzony w Czechosłowacji i był związany z czterema poziomami współpracy w tych JZD. Pierwsze dwa były pomijane przynajmniej w 1951-52 roku, a jeżeli chodzi o trzeci poziom spółdzielczy JZD, tam były pewne limity i wspólne, nie wiem, wypasanie bydła czy dbanie o bydło, hodowla bydła. W tym trzecim poziomie JZD i czwartym również wprowadzenie tego systemu dniówek się zaczął. Nie był ograniczony jakimiś okresami czy latami kolektywizacji i jej historii, ale poziomem współpracy właśnie w tych spółdzielniach JZD. Czy pan profesor jest usatysfakcjonowany odpowiedzią? Jak najbardziej, dziękuję. Dowiedziałem się czegoś nowego, jak to wyglądało gdzieś indziej niż tylko w Sowietach, więc... Dobrze, dziękuję bardzo w takim razie. I teraz przechodzimy do drugiego bloku tematycznego, mianowicie porozmawiajmy o rezultatach kolektywizacji rolnictwa i wprowadzania sowieckiego modelu rolnictwa w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. To pierwsze takie pytanie, to troszeczkę przekorne, to no, czy były pozytywne skutki kolektywizacji, ponieważ zawsze mówimy, że kolektywizacja rolnictwa była katastrofą dla rolnictwa. Tymczasem no, pamiętajmy o tym, że rolnictwo krajów Europy Środkowej i Wschodniej, zwłaszcza Wschodniej, było bardzo zacofaną gałęzią gospodarki i jednym z głównych czynników zacofania tego regionu, które było dosyć przysłowiowe dla Europy Środkowo-Wschodniej. A więc czy były pozytywne skutki kolektywizacji? No jeśli ich nie było, to jakie były inne ważne skutki? Pan profesor Jarosz, bardzo proszę. Proszę Państwa, no dobrze, zacznijmy od tej mechanizacji. Pan twierdzi, że no, to był pozytywny skutek, że tak powiem, kolektywizacji, to znaczy ta mechanizacja rolnictwa. Oczywiście mechanizacja rolnictwa była pewnym założeniem doktrynalnym kolektywizacji. Starano się wprowadzić ten model sowiecki, kiedy no właśnie maszyny rolnicze mają udowadniać możliwość prowadzenia maszyn, ma udowadniać wyższość rolnictwa skolektywizowanego nad tym tradycyjnym chłopskim. Tylko problem z tą mechanizacją w przypadku spółdzielni produkcyjnych w latach 50. jest taki oto, że te maszyny, jak już powiedziałem, były w państwowych ośrodkach maszynowych, one tam zostały zgromadzone. To nie było tak, że każda spółdzielnia mogła sobie kupić jakąś maszynę, mniej lub bardziej skomplikowaną maszynę rolniczą. To miało się odbywać właśnie, transfer tej mechanizacji miał się odbywać poprzez państwowe ośrodki maszynowe. Symbolem oczywiście rolnictwa, tej mechanizacji rolnictwa był traktor. Traktor, który by miał być no, tą maszyną, że tak powiem, klasyczną, którą widziano na filmach propagandowych sowieckich,
że to jest symbol mechanizacji. Proszę Państwa, tylko z tym symbolem mechanizacji i z tym traktorem i z tymi maszynami w przypadku spółdzielni produkcyjnych jest pewien podstawowy problem. Otóż problem polega na tym, że próbowano porównać pracę, efekty pracy, ekonomiczne efekty pracy w spółdzielniach, które korzystały z pracy właśnie traktorów i maszyn rolniczych i tych, gdzie tą siłą pociągową używaną był koń. I cóż się okazało, że tam, gdzie było dużo koni, były one wykorzystywane do prac rolnych, wydajność takich spółdzielni była dużo większa. To wynikało z tego, że te pierwsze traktory u nas, te zetory, psuły się bardzo szybko, że nie często było trudno uzgodnić plan, że tak powiem, żeby one przyjechały wtedy, kiedy potrzeba było wykonać podstawowe rolnicze. I to wszystko, te wszystkie problemy związane z maszynami, z tym typem maszynowienia, jaki przyjęto, były na tyle duże, że powodowały, iż te spółdzielnie produkcyjne, które korzystały z tradycyjnej siły pociągowej, czyli z koni, to one osiągały lepsze efekty. I tak, zresztą konkluzje tych badań, to są badania z lat 50. Konkluzje tych badań były znane kierownictwu partyjnemu, one były tam przekazywane i oni wiedzieli, że ten model mechanizacji, który został przyjęty, no nie do końca się sprawdza. Jakie były rezultaty kolektywizacji? No, rezultaty kolektywizacji w Polsce, ja w tej chwili mówię o Polsce, ten przykład znam lepiej, były w sensie ekonomicznym bardzo niedobre, to znaczy kolektywizacja oznaczała przecież nie tylko tworzenie spółdzielni produkcyjnych, ale pewien specyficzny stosunek do gospodarstw wielkorolnych, tak zwanych kułackich. I ten stosunek polegał na tym, że na przykład wymiar obowiązkowych dostaw z gospodarstw dużych był znacznie przewyższający ich możliwości gospodarcze. W związku z tym tworzyło się coś, co w ówczesnej publicystyce było nazwane trupem gospodarczym. Tak zwane trupy gospodarcze to były gospodarstwa wielkorolne, często wzorowo prowadzone dotychczas, aż do momentu, kiedy nastąpiła kolektywizacja. Wtedy okazało się, że ten wymiar obowiązkowych dostaw i te różnego rodzaju powinności podatkowe, to wszystko niszczyło gospodarstwo i była duże gospodarstwa rolne i była to świadoma polityka. Świadoma polityka, pewna realizacja wzorca ideologicznego, który został przyjęty ze Związku Sowieckiego. W związku z tym to jest jedna z przyczyn. Poza tym, no oczywiście spółdzielnie produkcyjne często istniały tylko na papierze, to znaczy tworzono je, że tak powiem, w statystykach partyjnych, natomiast faktycznie nie istniały. Spółdzielnie produkcyjne były, w spółdzielniach produkcyjnych no słabo się pracowało, no praca, dniówki obrachunkowe nie były wykonywane, w związku z tym trudno się spodziewać, żeby wydajność takich spółdzielczych gospodarstw była duża. Ona zresztą się zmieniała regionalnie, no były regiony, w których to lepiej wyglądało, były regiony, w których spółdzielnie produkcyjne były złe, znaczy były złym wyjściem gospodarczym. Spółdzielnie produkcyjne również, no spółdzielczość produkcyjna rozwijała się w Polsce również w różnych regionach, również ze względu na strukturę rolną. Okazywało się, że w Polsce centralnej, w której dominowały małe gospodarstwa rolne, no spółdzielnie produkcyjne są szczególnie źle się je tworzy i szczególnie są niewydajne. To było faktycznie w tych wsiach, w których były szczególnie rozdrobniona struktura rolna, szczególnie trudno było tworzyć spółdzielnie produkcyjne i one były szczególnie niewydajne. Poza tym polski model tworzenia spółdzielni produkcyjnych był taki oto, że to nie było tak, że cała wieś jednym aktem, w jednym terminie wstępowała do spółdzielni produkcyjnych. Często było tak, że do spółdzielni produkcyjnych wstępowali poszczególni chłopi na wsi, prowadzący gospodarstwo rolne. I teraz oni mieli często ziemię poszatkowaną, mieli ziemię w różnych regionach, w rejonach wsi czy poza wsią.
W związku z tym, aby ta spółdzielnia była wydajna, trzeba było tworzyć tak zwane masywy spółdzielcze, czyli takie obszary ziemi, które by były, mówiąc obrazowo, w jednym kawałku i należały do tych chłopów, którzy uprawiali, którzy zgłosili swój akces do spółdzielni produkcyjnej. Ale proszę Państwa, no to było niezwykle skomplikowane. Jeżeli ktoś, kto chciał być członkiem spółdzielni produkcyjnej, miał ziemię pokawałkowaną w kilkunastu, a zdarzało się jeszcze w kilkudziesięciu kawałkach, to jak tą jego ziemię, jak on ma wstąpić do, jak wydzielić masy spółdzielcze? Oczywiście od 1949 roku jest możliwa tak zwana wymiana gruntów, to znaczy grunty tych członków spółdzielni produkcyjnych, wydziela się ten masyw i jeżeli w tym masywie nawet są ziemie należące do chłopów, którzy nie przystąpili do spółdzielni, to wymienia im się ten kawałek na inny położony poza wsią. No ale to dopiero rodziło konflikty na wsi, bo ten kawałek, który poszedł do spółdzielni, a wymieniono go na inny, no to był zwykle gorszym kawałkiem. Poza tym ta cała legislacja dotycząca wymiany gruntów służyła zmuszaniu chłopów do wstępowania do spółdzielni produkcyjnych. Celowo wymieniano im te kawałki ziemi na te kawałki gorszej jakości. To wszystko jest bardzo skomplikowane, zwłaszcza na poziomie lokalnym. I to rodziło wiele kontrowersji, wiele napięć na wsi. Właśnie ten sposób wymiany ziemi. To był niezwykle skomplikowany proces. Z tego powodu no, rolniczo, jeżeli chodzi o gospodarkę rolną, to te procesy, które zarysowałem, są najważniejsze i mówią one o tym, czym była spółdzielczość produkcyjna dla rolnictwa in statu nascendi, czyli wtedy w latach 40., 50., kiedy one były tworzone. Możemy powiedzieć, że spółdzielczość produkcyjna nie przyczyniła się do postępu rolniczego na wsi, ze względu no, na sposób, na niechęć chłopów do spółdzielni, a z drugiej strony no, sposób, w jaki próbowano ten postęp rolniczy lansować. W rezultacie mamy taką oto sytuację, że w Polsce w październiku 1956 roku mamy plus minus 11 tysięcy spółdzielni produkcyjnych, z tego po przemówieniu Gomułki na 8. plenum Komitetu Centralnego w październiku 1956 roku następuje masowy proces rozwiązywania tych spółdzielni produkcyjnych i tam gdzieś w końcu 1956 roku, w grudniu mamy plus minus 2000 spółdzielni produkcyjnych. To pokazuje, jak wielka była niechęć chłopska do tworzenia spółdzielni produkcyjnych i jak spółdzielnie te produkcyjne były traktowane. I jeszcze jeden ważny proces, szerszy, który wyzwolił sposób tworzenia spółdzielni produkcyjnych. Jest to rezultat taki społeczny tej kolektywizacji, to znaczy niechęć do rolnictwa. To znaczy wielu chłopów widzi, że dla ich dzieci rolnictwo nie jest przyszłością ze względu właśnie na kolektywizację i sposób jej przeprowadzenia. To uruchamia, to jest dodatkowym bodźcem tej ucieczki ze wsi do miasta, która następuje, która jest jedną z najważniejszych cech no, funkcjonowania wsi, rolnictwa, miasta, procesów urbanizacyjnych w PRL-u. To jest mało docenione, ale to jest bardzo istotne. I w związku z tym, że następuje kolektywizacja, chłopi wypychają tą młodzież swoją do miasta, uważając, że tam jest poprzez awans, oni osiągną lepsze warunki życia niż te, które by osiągnęli zostając na wsi, uprawiając gospodarstwo rolne. I inny proces, który jest ważny i który w okresie kolektywizacji również następuje, to znaczy wzrost grupy dotychczas no małej, ale która jest coraz większa, to znaczy chłopów robotników. Chłopi robotnicy ze względu na industrializację tą, która w latach 50. się nasila, która tą forsowną industrializację, tworzy się dużo nowych miejsc pracy i coraz więcej chłopów łączy pracę w rolnictwie, na swoim małym często gospodarstwie, z pracą w dużych zakładach przemysłowych, gdzie tworzą tą najemną siłę roboczą. I to jest bardzo ważny również proces społeczno-ekonomiczny, w jakiś sposób dziejący się w okresie kolektywizacji i pokazujący szerszy kontekst kolektywizacji jako pewnego procesu społecznego i gospodarczego.
Panie profesorze, dziękuję. Teraz mam pytanie do pana doktora Jerzego Urbana. Panie doktorze, a czy pan widzi jakieś pozytywne skutki kolektywizacji rolnictwa? Difficult question. I would. Może zacząłbym może od jednej danej takiej liczbowej, która nam zobrazuje to, o czym mówimy. Czechosłowacja już przed wojną była w stanie osiągnąć poziom produkcji rolnej. So it means thanks to, the history of, znaczący poziom produkcji rolnej, więc jakby w czasach II Republiki. W 1936 czy 1937 roku mierzono jakby poziom tej produkcji, więc poziom produkcji rolnej przedwojennej, którą była w stanie osiągnąć, sięgał takiego poziomu, jaki Czechosłowacja była w stanie osiągnąć potem w latach 60. Także już przed wojną była w stanie osiągnąć wysoki poziom produkcji rolnej. Na przykład w latach 1965-1966 ogólny poziom produkcji rolnej wynosił 32% tego, co osiągano przed wojną. To był globalny poziom. Tak naprawdę po wojnie, w latach 60. ten poziom produkcji rolnej wzrósł tylko 1% w porównaniu do produkcji rolnej przed wojną, więc tutaj tak naprawdę komuniści używali argumentów, mówiąc, że kolektywizacja zaprezentowana jako taki globalny proces oznacza modernizację czeskiej wsi, czechosłowackiej wsi. Wydaje mi się, że te dane jasno pokazały, że tak nie było. Później, w kolejnych dziesięcioleciach, mogliśmy zaobserwować pewne aspekty modernizacji rolnictwa, natomiast w dalszym ciągu trzeba powiedzieć, iż tego rodzaju modernizacja, o której mówiono, która nastąpiła w mniej więcej latach 70., 80. XX wieku, pozwalała na osiągnięcie, mogłaby być osiągnięta również bez takiej przymusowej kolektywizacji wsi, więc w moim przekonaniu, z mojej perspektywy kolektywizacja zgodnie z tym sowieckim modelem w Czechosłowacji nie była tak naprawdę jakby sposobem na modernizację, na zmodernizowanie czeskiej wsi. Mam tu też do pana właśnie pytanie o kwestię efektywności rolnictwa kolektywnego, tworzonego według modelu sowieckiego. Zwykło się uważamy, że ta efektywność była niższa tego rolnictwa kolektywnego niż gospodarstw indywidualnych, chłopskich. I taki podam przykład. Kiedyś zajmowałem się kolektywizacją rolnictwa na wschodnich ziemiach przedwojennej Polski, które były okupowane przez Związek Sowiecki w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej weszły do Związku Sowieckiego na stałe. Tam są takie raporty aparatu partyjnego z Białorusi Sowieckiej, z Republiki Białoruskiej, w których się mówi, że na zachodnich terenach Białorusi, które należały do Polski i tam jeszcze było wtedy rolnictwo indywidualne, wydajność gospodarstw chłopskich, zwłaszcza tych bogatszych, kułackich, jak nazywano, była około 10-krotnie wyższa niż wydajność kołchozów i sowchozów we wschodniej
Białorusi. I dlatego na przykład bardzo wielu chłopów z zachodniej Białorusi uciekało, ze wschodniej Białorusi, przepraszam, uciekało do zachodnich części, zachodnich obwodów Białorusi, żeby tam wynająć się do pracy u tych bogatych chłopów, u kułaków. I to pokazuje ogromną różnicę w wydajności produkcji rolnej. Czy tak samo było w Czechosłowacji, czy tak samo było w Polsce? Nie mam wiedzy na temat gospodarstw kolektywnych w NRD, w Niemieckiej Republice Demokratycznej, ale właśnie jest pytanie, czy tam to rolnictwo było, to kolektywne rolnictwo było również mało wydajne i mniej wydajne niż indywidualne rolnictwo. Pan profesor Jarosz. No, to jest pytanie na tyle szczegółowe, że ja niestety w tej chwili nie potrafię na nie udzielić odpowiedzi, bo zostałem w ten panel wprowadzony, że tak powiem, dzisiaj, no, godzinę temu, więc proszę mi wybaczyć, że ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, zwłaszcza jeżeli one są dosyć szczegółowe. No, z tego co pamiętam, aczkolwiek nie konfrontowałem tego z różnymi tutaj artykułami, które gdzieś tutaj leżą u mnie, spółdzielnie produkcyjne w Polsce, wydajność była gorsza niż takich średniorolnych, przeciętnych średniorolnych gospodarstw w Polsce. To taką informację w tej chwili pamiętam, że to tak było. I wynikało to przede wszystkim z faktu niewychodzenia do pracy członków spółdzielni produkcyjnych. Oni, jeżeli już na siłę zostali do tych spółdzielni włożeni, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, to nie chcieli tam pracować i często ograniczali się do konsumowania różnego rodzaju pożyczek, które no, udzielano na rozwój spółdzielczości produkcyjnej, więc tak to było. Poza tym wydaje mi się, sądzę, że istniało pewne zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wydajność spółdzielni produkcyjnych regionalne, to znaczy tam, gdzie było po prostu dobre rolnictwo, na przykład w Wielkopolsce. Te spółdzielnie produkcyjne funkcjonowały dużo lepiej niż tam, gdzie rolnictwo było z reguły gorsze, czyli na ziemiach Polski centralnej, gdzie rolnictwo było bardziej rozdrobnione, gdzie trudniej było gospodarować i gdzie opór chłopski w związku z tym wobec spółdzielczości produkcyjnej był większy. W związku z tym no, to jest bardzo ogólna, no, wiem, że niesatysfakcjonująca odpowiedź na to pytanie, ale no, w tej chwili niestety nic więcej nie przypominam sobie, jeżeli chodzi o odpowiedź na tak sformułowane pytanie. Wiem natomiast, i to a propos tego, co pan mówił, że mówił pan o raportach, które tam docierały na Białoruś, o tych białoruskich raportach, mówiąc umownie. Ja mam pewną inną ciekawą informację, jak mi się wydaje ciekawą. Otóż to polskie rolnictwo w okresie II wojny światowej, to prywatne rolnictwo było, my narzekamy, że ono również było małe wydajne, że było duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych. Natomiast jak żołnierze Armii Czerwonej przechodzili przez Polskę i często zatrzymywali się gdzieś we wsiach, przecież byli kwaterowani we wsiach w Polsce, czy na ziemiach polskich, no to oni byli pod wrażeniem tych polskich gospodarstw. Oni często mówili w nieformalnych rozmowach, że w porównaniu z kołchozami, no to prywatne rolnictwo nawet w tym wymiarze dla nas dosyć rudymentarnym i dosyć takim nieciekawym, jeżeli chodzi o wskaźniki ekonomiczne, że to rolnictwo wydawało im się no, zupełnym rajem w stosunku do tego, jak wyglądała praca i jak wyglądało życie w kołchozach w tym okresie. Tyle mogę na ten temat powiedzieć. Dziękuję panie profesorze. Mam pytanie do pana doktora Jerzego Urbana. Wspomniał pan, że w latach 60. nastąpił wyraźny wzrost produkcji rolnej gospodarstw kolektywnych w Czechosłowacji. I właśnie ja w związku z tym do pana kieruję też pytanie o ich produktywność, o wydajność ich pracy. Jak by pan oceniał to zagadnienie? Thank you. To moje zapytanie.
would continue. To będę kontynuował tą kwestię dotyczącą efektywności. Pan profesor Jarosz tutaj rozpoczął już na ten temat. Rozpoczął ten temat. Ta historia, którą pan przytoczył, to jak była postrzegane polskie, jak była postrzegana polska czy białoruska wieś, przypomina mi również pewne kwestie dotyczące tego, jak czeska, czechosłowacka wieś była postrzegana przez sowieckich żołnierzy, którzy weszli do Czechosłowacji w 1938 roku. Z ich perspektywy to rolnictwo i wieś czechosłowacka były bardzo nowoczesne. Ale tak jak już wspomniałem, pokazywałem Państwu dane sprzed wojny i później po kolektywizacji poziomu produkcji rolnej w latach 60. No zdecydowanie ta sytuacja się wcale nie polepszyła i nawet jeśli te dane pokazują, że ona była lepsza, to nie była to prawda. Tutaj zjawisko na przykład działek prywatnych, tak, prywatnej ziemi. Czy na przykład gospodarze, chłopi musieli wstępować do tych kolektywów, do tych JZD siłą wcielania albo na ochotnika. Często wtedy mieli na przykład jakieś małe działki ziemi, jakiś hektar, pół hektara. Wówczas ta cała kolektywizacja, w czasach kolektywizacji było to bardzo ważne, bo tak naprawdę produkcja rolna pochodząca z JZD, z tych kooperatyw, spółdzielni chłopskich, nie była w stanie wyprodukować wystarczająco dużo produktów, żeby wyżywić choćby własnych członków takiej spółdzielni. I tutaj te prywatne działki chłopów były po prostu niezbędne, żeby wyżywić rodzinę tych rolników, którzy do tych spółdzielni wstępowali. Jeżeli chodzi o efektywność tutaj tych, czy wydajność tych prywatnych działek rolnych, była kilkanaście razy większa niż wydajność produkcji rolnej pochodzącej właśnie z tych kooperatyw spółdzielni JZD. W Polsce było dokładnie tak samo. Więc w tym czasie, oczywiście w czasie kolektywizacji, czyli w latach 50., jeśli chodzi o Czechosłowację i w pierwszej połowie lat 60., tak naprawdę no, ta prywatna własność była absolutnie niezbędna, ażeby zadbać o to, o rodzinę, wyżywić rodzinę, rodziny jakby członków tych spółdzielni. Właśnie jeżeli, bo tak naprawdę takie prywatne gospodarstwa były znacznie bardziej wydajne niż spółdzielnie JZD. Jeżeli zaś chodzi o samą kwestię efektywności, skuteczności czy takiej modernizacji, no cóż, w latach, może na koniec lat 60., 70. i wreszcie w 80. wiązało się tak naprawdę to z ogromnymi inwestycjami rządu komunistycznego, inwestycjami właśnie w sektor rolny. Bez tego nie moglibyśmy nawet mówić o maszynach, o lepszym systemie w którym
państwo chciałoby utrzymać tak naprawdę młode pokolenia na wsi, zamiast tak jak było wcześniej sytuacji, żeby zapobiec sytuacji wcześniejszej, kiedy rodzice wypychali dzieci do miast. Dopiero właśnie wtedy można było mówić o lepszych standardach życia i tak dalej. Dopiero właśnie ta administracja państwowa, komunistyczne rządy naprawdę dokonały sporego wysiłku, ażeby naprawdę zatrzymać młode pokolenie na wsi. Ja o tym już wspominałem. Wspominałem, że były wtedy zrobione ogromne nakłady, ogromne inwestycje w latach 70. Te inwestycje oczywiście były jakby potem jeszcze wspierane rozwojem budownictwa na wsi. A zatem, żeby tak podsumować tą kwestię skuteczności i efektywności skolektywizowanego sektora rolnego, to mógłbym powiedzieć, że tak naprawdę ten cały proces kolektywizacji nie zmodernizował, nie doprowadził do modernizacji czy do podwyższenia efektywności sektora rolnego w Czechosłowacji. Natomiast o tym już wspominałem, to zjawisko, czy też ten fenomen prywatnych działek, prywatnej ziemi, no i te wielkie inwestycje, które mogą być zilustrowane również faktem, że spółdzielnie JZT, te gospodarstwa rolne, państwowe gospodarstwa rolne, płaciły więcej za na przykład, nie wiem, metr sześcienny zboża, niż wówczas cena rynkowa by to dyktowała, czy też rynek by dyktował cenę. Przepraszam, źle powiedziałem, odwrotnie. Może zostawię może tą dyskusję może tutaj się zatrzymam, a potem jakby będę jeszcze o tym wspominał, jak będziemy te późniejsze lata 70., 80. omawiać. Także tyle tytułem jakby efektywności produkcji rolnej. I jeszcze jedno pytanie z tego właśnie fragmentu naszej dyskusji. Mianowicie, jak wyglądały zmiany kulturowe na wsi pod wpływem wprowadzania, wdrażania modelu sowieckiego? Na ile wieś w Czechosłowacji, w Polsce czy w innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej zmieniała się kulturowo? Wiadomo, wieś była zawsze kojarzona z takim konserwatyzmem światopoglądowym, była kojarzona z wysokim poziomem religijności, przywiązania do ziemi. To były takie charakterystyczne cechy chłopstwa żyjącego w Europie Środkowej i Wschodniej. Natomiast jak wyglądały zmiany pod tym względem, zmiany kulturowe na wsi pod wpływem wdrażania sowieckiego modelu rolnictwa? Panie profesorze, pan profesor Jarosz. Zmiany kulturowe, to znaczy wydaje mi się, że mimo kolektywizacji rolnictwa, mimo tego procesu kolektywizacyjnego, Polska, znaczy chłopi intuicyjnie odczuwali, że tworzenie kolektywizacji, że przeprowadzenie kolektywizacji jest procesem, który kończy coś, co było, towarzyszyło chłopom przez wieki, to znaczy pewną kulturę chłopską. Zagrożeniem jest nie tylko sama produkcja rolna, tylko sama kultura chłopska, ponieważ spółdzielczość produkcyjna jest zupełnie innym sposobem produkowania, innym sposobem działania, ma inne zasady, filozofię działania niż tradycyjne gospodarstwo chłopskie. W związku z tym chłopi dlatego się bronili często, że przynajmniej intuicyjnie sobie ta kultura chłopska może po prostu zaniknąć. I w związku z tym mówiłem państwu o niechęci do rolnictwa i ucieczce z rolnictwa. Wydaje mi się, że fakt, iż chłopi
że dzieci chłopskie coraz bardziej uciekają do urbanizującego się, do miasta, jest kulturowym efektem również kolektywizacji rolnictwa. Ta kolektywizacja rolnictwa, ten kulturowy efekt powoduje, że wieś jest systematycznie wypłukiwana z tych bardziej rzutkich, bardziej otwartych na świat roczników. Problemem osobnym jest rozwój oświaty na wsi. Kolektywizacja rolnictwa to było również, i tworzenie spółdzielni produkcyjnych to było również nacisk na to, żeby tam, gdzie były tworzone spółdzielnie produkcyjne, stwarzać infrastrukturę. Nie tylko do czasu rolnictwa, ale również kultury. Taką instytucją, która związana jest z kolektywizacją rolnictwa i która miała stanowić podstawę funkcjonowania kultury na wsi, jest świetlica wiejska. To pojawienie się świetlic, rozwój świetlic miejskich był elementem tej nowej rzeczywistości, w sensie kulturowym. Fakt, że w Polsce przeprowadzono od 1939 roku, przeprowadza się walkę z analfabetyzmem, jest też uwikłany w kontekst kolektywizacji. W jakim sensie? Otóż Józef Cyrankiewicz na jednym z publicznych swoich przemówień mówił, że tworzymy podstawy do, walczymy z analfabetyzmem przede wszystkim dlatego, żeby walczyć z wrogiem klasowym na wsi, jakim jest kułak. Ponieważ kułak jest zainteresowany w tym, żeby w Polsce był analfabetyzm, bo tymi analfabetami łatwiej kierować. Model kultury, jaki wprowadzony został w okresie kolektywizacji, jest modelem dzisiaj wydaje nam się dosyć nienowoczesnym. Natomiast w ówczesnej rzeczywistości to było coś nowego dla wsi. Nie jest przypadkiem, że w okresie kolektywizacji, ale również potem, chłopi nie występują przeciwko kulturze jako takiej, znaczy w tej infrastrukturze kulturalnej. To właśnie na wsi w tym okresie tworzone są podstawy bibliotek miejskich, to wówczas również powstają podstawowe nie tylko świetlice wiejskie, chłopi spontanicznie budują, są nowe budynki szkolne budowane przez chłopów, często w czynie społecznym. Te czyny społeczne, dzięki badaniom GUS-u wiemy, jakie czyny społeczne chłopi się szczególnie angażowali w latach 50. i 60. Nie jest przypadkiem, że część tych czynów społecznych to były te urządzenia, różnego rodzaju urządzenia kulturalne, zwłaszcza nowe budynki szkolne, oprócz dróg. To są dwa podstawowe cele funkcjonowania, cele czynów społecznych na wsi w latach kolektywizacji i po kolektywizacji. Oczywiście możemy powiedzieć, że to zainteresowanie oświatą na wsi, chłopów oświatą w okresie kolektywizacji związane jest z awansem ich dzieci, natomiast ten awans był dosyć ograniczony, to znaczy chłopi nie byli zainteresowani w tym, żeby te dzieci chłopskie kształcić aż do szkoły wyższej. Najbardziej popularną formą edukacji w całym PRL-u, o czym mało się pamięta, są szkoły zawodowe, to znaczy to osiągnięcie poziomu szkoły zawodowej to jest to, co dla większości rodziców chłopskich jest kwintesencją awansu edukacyjnego dzieci wiejskich. Także oczywiście w okresie stalinowskim mamy największy udział dzieci chłopskich na studiach. To jest 52-53 rok, to jest 24-25%. Ale co nie znaczy, że chłopi in gremio są za tym, żeby ich dzieci studiowały. Najbardziej powszechnym szczeblem, że tak powiem, edukacyjnym osiąganym przez te dzieci jest właśnie szkoła zawodowa, szkoła po ukończeniu szkoły podstawowej. Ukończenie szkoły podstawowej, które staje się normą w latach 50. i ten nieco wyższy poziom, to wynika z pewnego pragmatyzmu chłopskiego. Oni wiedzą, że praktycznie nie istnieje bezrobocie i osiągnięcie już szkoły zawodowej usamodzielnia te dzieci, umożliwia im pracę zawodową, a o to właśnie chłopom przede wszystkim chodziło, żeby dzieci jak najwcześniej zaczęły zarabiać na siebie i zaczęły funkcjonować w tej nowej rzeczywistości perlowskiej właśnie w ten sposób. Wydaje mi się, że to są najważniejsze. Jest pewien problem z religijnością. Ja w ostatnim panelu będę o tym mówił, ale wydaje mi się, że
to, co się stało w PRL-u, jeżeli chodzi o kulturę, to jest umocnienie religijności i wydaje mi się, to jest pewna hipoteza, która wymagałaby zbadania, że chłopi w okresie PRL-u ze względu na stosunki państwo-kościół wyzbyli się in gremio antyklerykalizmu jako pewnej postawy światopoglądowej, zresztą charakterystycznej dla ruchu ludowego przedwojennego. To, że Kościół jest atakowany, powoduje taki odruch oparcia dla Kościoła katolickiego i antyklerykalizm jako taka masowa postawa, no w zasadzie moim zdaniem chyba się kończy w PRL-u gdzieś w latach 50., 60., ale tutaj jestem otwarty na dyskusję na ten temat. To tyle, jeżeli chodzi krótko o problemy kulturalne. Dziękuję panie profesorze. A teraz pytanie do pana doktora Jerzego Urbana. Jak pan widzi problem czy zagadnienie zmian kulturowych pod wpływem wdrażania sowieckiego modelu rolnictwa? Bardzo proszę. Thank you. Of course. Dziękuję. Oczywiście możemy postrzegać zmianę struktur społecznych, zauważyć tę zmianę struktur społecznych na wsi. Możemy zauważyć zmianę mentalności, zwyczajów. Większość z nich została przechwycona przez ideologię komunistyczną. Na przykład na wsi tradycyjnie świętowano zbiory, tak? Takie dożynki były. I wprowadza się zmiany kulturowe w codziennym życiu. Wspomniałbym ogromną zmianę relacji rodzinnych i to, że rolnicy tacy uniwersalni się wyspecjalizowali, zajmowali się konkretnymi zadaniami, zmianami pracy, również utrata tradycji prywatnego rolnictwa w kręgach rodzinnych. Możemy wspomnieć też zmiany kulturowe w krajobrazie. W tym przypadku chciałbym wspomnieć, że że zmienił się właśnie ten krajobraz, te działki się zmieniły, te obszary rolne. Były zasypywane na przykład stawy, zmieniany bieg rzek, to bardzo zmieniło krajobraz i jego charakterystyczną naturę. Jeżeli chodzi o Czechosłowację, to również na granicach, zaraz po wojnie były nowe granice, nowo wytyczone granice kraju i tam stamtąd musiała odejść ludność, która głównie zajmowała się, jak rozumiem, górnictwem na różnych obszarach. Ze względu na działalność górniczą po prostu zniknęła, tak? Zniknęła spora liczba wsi, tak? Wiosek z krajobrazu Czechosłowacji wraz z kościołami czy kaplicami, które tradycyjnie były widoczne w krajobrazie czechosłowackim.
świadomość przeszłości, religia, religijność wśród ludności zniknęła. Dzięki. Jak powiedzieć? Plowing the limits and ways between the fields. Dzięki temu, że po prostu pola były eksploatowane do końca. Możemy też wspomnieć o tym w związku z epoką po 1989 roku i procesem rehabilitacji, restytucji i wysiłkom, żeby przywrócić tradycyjne rolnictwo rodzinne, czy też tradycje tego rolnictwa rodzinnego. Wszystkie te zmiany kulturowe trwały w przypadku Czechosłowacji prawie 42 lata. Co oznacza, że w latach 90. wszelkie wysiłki na przywrócenia tradycji prywatnego rolnictwa, rodzinnego rolnictwa na wsi czechosłowackiej były na bardzo niskim poziomie, było to bardzo trudne. Nawet obecnie, jeśli mamy prawie 1/3 obszarów rolniczych uprawianych przez prywatnych rolników, to wciąż... Proszę wyłączyć inne mikrofony, bardzo proszę, bo to przeszkadza. Bardzo proszę wyłączyć mikrofony. Przepraszam, muszę znaleźć odpowiednie słowa. To jest niemożliwe, żeby nie zobaczyć, tego, że krajobraz wsi czechosłowackiej jest dużo bardziej związany z tymi zmianami kulturowymi, które właśnie są zasadzone w kolektywizacji i procesie odzyskiwania ich, im przywracania tych wysiłków tradycyjnych, jak już wspomniałem, te tradycje właśnie rodzinnego rolnictwa, rodzinnego uprawiania ziemi, to idzie bardzo wolno i jest to niezwykle trudne. Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze zabrać głos, bardzo proszę. Bardzo proszę, krótko, znaczy, bo umknęło mnie to w trakcie mojej wypowiedzi. Ja bym, mówiąc o kulturze, bardzo podkreślał rolę chłopów robotników. To jest grupa, która w latach 60., 70. liczy około 1 000 000 osób, nie licząc członków rodzin, i oni wnoszą kulturę miejską na wieś. Tam się pojawiają po raz pierwszy firanki w domach, chałupach wiejskich, tam się pojawiają sztućce dla każdego członka rodziny, co dotychczas nie było przecież regułą. Wiele elementów takiej kultury życia codziennego, która jest charakterystyczna dla miasta, zostanie wniesiona na wieś dzięki chłopom robotnikom. To tylko tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie do uczestników naszej konferencji. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze o coś zapytać lub coś uzupełnić do tego drugiego segmentu naszej dyskusji panelowej? Bardzo proszę, pan profesor Marcin Kruszyński. Proszę bardzo. Ja mam do panów takie pytanie, właściwie jedno na kanwie tego, o czym na początku tej części było, to znaczy ta kwestia traktorów.
modernizacji i stosunku do tego. Nie, może pytanie jest takie naiwne, trochę intuicyjne, ale związane z rzeczami, o których czytałem, dotyczącymi kolektywizacji w Związku Radzieckim przed II wojną światową. Znalazłem kiedyś taki raport chyba z 1932 albo 1934 roku, gdzie przedstawiciele władz radzieckich zaprosili dziennikarzy z Europy Zachodniej, żeby im pokazać takie przykładowe gospodarstwo kolektywne. Akcja się odbywa gdzieś na południu Rosji, już teraz nie pamiętam, ale to akurat nie ma żadnego znaczenia. No i ci dziennikarze objeżdżają olbrzymi obszar tego wspólnego gospodarstwa i oni widzą gdzieś w pewnych momentach, że na przykład jakiś nowoczesny traktor został sprowadzony z Europy Zachodniej albo ze Stanów Zjednoczonych, stoi na przykład opuszczony na polu. Później gdzieś w jakichś hangarach udaje się im coś znaleźć i oni zadają pytania temu swojemu przewodnikowi, który jest zresztą w bardzo trudnej sytuacji, dlaczego ten sprzęt jest opuszczony, dlaczego nikt się nim nie posługuje, on jest taki drogi. Pamiętam, tam pada takie zdanie chyba angielskiego dziennikarza, który używa takiego określenia, że no, angielski rolnik nie ma podobnego sprzętu. I ten gospodarz radziecki w pewnym momencie dosyć bezceremonialnie już przyciśnięty do ściany udziela odpowiedzi, no my po prostu nie potrafimy posługiwać się tym sprzętem. Jakby ta kwestia przedłużyła moje zainteresowanie a propos tych sytuacji, przeniosła to na kwestię szkolnictwa radzieckiego. Też się w pewnym momencie temu przyglądałem, bo później sprawdzałem, jak to było w Polsce po 1944 roku i do tego globalnie zmierzam. Na początku lat 30. doszło do głębokiej przebudowy szkolnictwa radzieckiego, w tym szkolnictwa wyższego, gdzie położono wyjątkowo mocny nacisk, żeby kształcić inżynierów. To chyba za dużo powiedziane, bo w tej terminologii radzieckiej z lat 30. używa się takiego określenia specjalista. A specjalistów, chociaż akurat jeżeli chodzi o Polskę po 1945 roku, to ja takiego określenia nie znalazłem. I teraz nie udało mi się ustalić, czy w tym kołchozie z roku 1934, czy ktoś poniósł konsekwencje za to, że po prostu marnotrawiono ten sprzęt. Zastanawiam się, czy podobne sytuacje są w Polsce, to znaczy na ile polscy chłopi po roku 1944, jeżeli oni ewentualnie trafiają do tego rodzaju miejsc, na ile oni potrafią odnaleźć się w tej zmodernizowanej rzeczywistości. Czy to jest dla nich rzecz atrakcyjna, czy raczej w jakimś wymiarze diaboliczna? I czy na przykład były takie przypadki, że ktoś otrzymywał taki sprzęt, nie potrafił się nim posługiwać, załóżmy kierownik jakiejś spółdzielni ponosił za to jakąś taką fizyczną odpowiedzialność, a w czasach stalinowskich, no zresztą o tych mówimy, przypuszczam, że możliwa też była odpowiedzialność karna. Czy jest jakiś taki problem z tym związany, że jest sprzęt, ludzie nie potrafią się nim obsługiwać? Ja mówię i o Polsce i o Czechosłowacji, że ukrywa się te problemy i na ile ta modernizacja technologiczna jest tylko i wyłącznie elementem propagandy. I to jest jedna rzecz, o taki wymiar codzienny właśnie tego, tej kolektywizacji połączonej z traktorami, co mogło bardziej zaskakiwać niż cieszyć ludność chłopską, która do tego przecież nie była przyzwyczajona w formule masowej. I druga rzecz, zastanawiam się panowie, ja tu sobie nawet zrobiłem taki cudzysłów, nie z waszej wypowiedzi, tylko sam ze własnych przemyśleń na podstawie tego, co rozmawialiście i ten cudzysłów jest wypełniony dwoma słowami, rozstanie z dworem. A jak wygląda rozstanie z dworem ziemiańskim, czy tym szlacheckim, ziemiańskim była wtedy bardziej po roku 1944? Przecież z tego, co wiem, zresztą tak jak wiele lat się zajmowałem II Rzeczpospolitą, no dwór ziemiański nie tylko w II RP, ale ten ziemianin, szlachcic, postszlachcic, był często człowiekiem dobrze wykształconym, jeżeli chodzi o kierunki rolnicze. I on wprowadzał jakąś technologię na wieś. Domyślam się, że relacje między dworem a chłopem były takie, jak między prywatnym dzisiaj właścicielem firmy a pracownikiem, to znaczy jeden chciał dużo, a mało płacił, a druga strona odwrotnie, chciała może mniej pracować, a dużo zarobić. Ale jak wygląda to rozstanie po 1944 roku w takim wymiarze mentalnym, to znaczy czy chłopi tęsknią za swoim dawnym światem, za tym, co ten świat ewentualnie w wydaniu ziemiańskim im oferował i czy cokolwiek z tego takiego byłego świata sprzed II RP oni kultywowali i przenosili dalej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan profesor Jarosz pierwszy.
Rozstanie z dworem, może od tego zacznę. Znaczy, to jest pewien paradoks, jak sądzę, bo my mamy dosyć rozwinięte badania dotyczące kolektywizacji, natomiast jeżeli chodzi o reformę rolną i skutki reformy rolnej, no to wiemy trochę o społecznych aspektach tego zjawiska, dzięki badaniom no, nieżyjącego Henryka Słapka bez wątpienia, a mało wiemy o kulturowych różnych problemach związanych z tym, co pan nazwał rozstaniem z dworem. Ja nie znam badań, które systematycznych badań na ten temat. Mogę posługiwać się jakimiś szczątkami informacji zawartych w różnego rodzaju przekazach pamiętnikarskich, dyskusji z ludźmi, którzy zajmują się ziemiaństwem. No wydaje się, że często, znaczy po pierwsze byli ziemianie, zostali, mieli zakaz, że tak powiem, mieszkania w pewnym promieniu wokół swojego byłego majątku, więc oni często przenosili się do miasta. I zdarzały się takie przypadki, że oni byli w jakiś sposób wspomagani przez swoich, w cudzysłowie, swoich chłopów ze swojej wsi. I takie przypadki są opisane, jeżeli chodzi na przykład o Kraków i tą wielkomiejską społeczność, że ci ziemianie przenoszą się do tego miasta, gdzieś tam znajdują jakąś pracę, no ale jak niektóre wiktuały są przewożone ze wsi przez tych byłych, w cudzysłowie, chłopów czy robotników folwarcznych. Warto również pamiętać, że to branie ziemi od dworu w reformie rolnej było elementem pewnego konfliktu społecznego na wsi. To znaczy ta własność pochodząca z reformy rolnej PKWN-owskiej była traktowana na wsi, i na to mamy twarde dowody, no twarde etnograficznych badań, że ta własność była traktowana jako gorsza. To znaczy jeżeli ktoś wziął ziemię z folwarku byłego, mówiąc wówczas, no to on był traktowany jako ten dworus, który dostał tę ziemię, i ta ziemia była traktowana jako gorsza w stosunku do dziedzicznych gospodarstw, którzy z dziada, pradziada posiadali ziemię. I to jest pewien konflikt dotyczący właśnie również dworu, ale w sumie ta ziemia została wzięta z tej reformy rolnej. Chłopi trochę się bali brać, że tak powiem, dworskiej ziemi, ale w sumie poza zwrotami, które nastąpiły w Wielkopolsce z innych przyczyn niż tych mentalnych, w zasadzie ziemia z reformy rolnej została przez chłopów wzięta, to znaczy albo powstały nowe gospodarstwa, albo zostały upełnorolnione te, które istniały dotychczas. No jeżeli tam w sumie łącznie z osadnictwem rolnym chłopi wzięli w 1944, 5, 6 roku jakieś 1 milion gospodarstw zostało w jakiś sposób w wyniku reformy parcelacji osadnictwa, no, doświadczyło tego w sensie pozytywnym, że dostało jakąś dodatkową ziemię, no to jest to 1/3 ówczesnych gospodarstw chłopskich. Nie potrafię panu i chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć panu dokładniej na to pytanie, ponieważ jak rozmawiałem nawet na ten temat z panem profesorem Epsteinem, który jest no, jednym z największych znawców problematyki ziemiańskiej, on twierdzi, że takich badań niestety jakichś porównujących i że tak powiem, drążących temat, który pan tu zasugerował, takich badań no, nie ma. Takich systematycznych, ciekawych badań naukowych, historycznych nie ma. A ta obawa o ten sprzęt, to pierwsze pytanie, panie profesorze. Obawa o sprzęt. Proszę pana, ten sprzęt przede wszystkim był w tych państwowych ośrodkach maszynowych, więc on był, nie można, znaczy sprzęt, duży sprzęt maszynowy, maszyny rolnicze, które posiadali bogaci gospodarze, często były zabierane im do ośrodków maszynowych. W związku z tym chłopi nie mogli w okresie PRL-u aż do Gierka kupować na własny rachunek maszyn rolniczych, tych dużych maszyn rolniczych oczywiście, i traktorów również. To dopiero za Gomułki zaczął się proces, że często stare, pochodzące z PGR-ów, tam traktory można było przekazywać rolnikom. Natomiast do okresu gierkowskiego no nie było to regułą, to znaczy duży sprzęt rolniczy, to co jesteśmy przyzwyczajeni, że tam duże jakieś żniwiarki, że duże kombajny były w posiadaniu prywatnych gospodarzy, to nie jest proces, który jest, ma miejsce w latach 60. nawet czy 50. To jest, zwykle to są późniejsze nabytki, kiedy przyzwolono na takie właśnie działanie. W związku z tym, czy chłopi traktowali traktor jako symbol kolektywizacji?
To wielokrotnie pojawia się w pamiętnikach chłopskich, dlatego mieli niechęć do traktora. Proszę zauważyć, że wiele buntów chłopskich przeciwko wydzielaniu tych masywów spółdzielczych, o których mówiłem, wiele tych buntów chłopskich zaczyna się od niszczenia traktora. Znaczy, jeżeli traktor na ten obszar spółdzielczy, na ten masyw spółdzielczy, to wtedy występują przeciwko niemu często kobiety z grudami ziemi, atakują traktorzystę, atakują traktor i niszczą ten traktor. W związku z tym, dlatego ten traktor był tak znienawidzony, ponieważ on często oznacza właśnie próbę kolektywizacji rolnictwa, z którą chłopi, że tak powiem, w żaden sposób nie mogli się pogodzić. Tyle, jeżeli chodzi. Panie bardzo profesorze, czy ja jeszcze nim iż i zabierze tak. głos, to tak na bieżąco skorzystam z pańskiego pytania i panu je zadam. A czy ta kolektywizacja w Polsce ma kobiecą twarz? Czy to hasło kobiety na traktory to jest tylko propaganda? Czy jakieś nazwiska, jakieś osoby, bo to się nigdy nie mówi. Nie... Katarzyna czy Magdalena, nie wiem, imię mogę przekręcić, Figur się nazywała. To była taka traktorzystka, faktycznie traktorzystka, która pracowała właśnie na traktorze. Ona była traktorzystką. A dlaczego ona została traktorzystką? Wie pan, nie wiem. Po prostu nie wiem. No. A czy ona miała dzieci, rodzinę? Wiem, kogo trzeba zapytać. Trzeba zapytać pana Huberta Wilka, bo on się tym trochę zajmował, profesor Wilk. Natomiast dlaczego ona została traktorzystką, nie potrafię powiedzieć. Faktycznie była traktorzystką, natomiast ówczesna praca na traktorach była z pracą dosyć niewdzięczną, ponieważ dłuższa praca na traktorze, pewnie dlatego tych traktorzystek nie jest tak dużo, nie tak dużo mamy przekazów o tych traktorzyskach, że ta praca była uciążliwa, powodowała opuszczenie wątroby, jakieś choroby bardzo skomplikowane. W związku z tym często kobiet nie kierowano do tej pracy, ale były takie sztandarowe traktorzyski, które pojawiały się na pierwszych stronach gazet. Między innymi to była ta Figur, która była tą najbardziej znaną traktorzystką w Polsce. A panie profesorze, to jeszcze jedno tylko zapytam, już obiecam, że w tej części odbiorę sobie sam głos. Jak byliśmy w Rumunii chyba w 13 czy 14 roku, to proszę mnie poprawić, ale ktoś opowiada, może to pan profesor mi opowiadał, o buncie chłopskim gdzieś na południu Europy, które kobiety wywołały, prawda, przeciwko kolektywizacji. Czy u nas coś takiego było? Jak się te kobiety odnajdują? Ja czekałem tutaj z kiniem na tę część panelu, którą była zapowiadana dotycząca postaw chłopskich wobec kolektywizacji. No, to wszystko przed nami. Aha, wszystko przed nami. No więc dobrze, więc oczywiście, dlatego ja pytałem tutaj w pierwszej części naszej dyskusji na temat... To tylko zajaweczka krótka na ten temat. Krótka zajaweczka jest następująca, że opór przeciwko kolektywizacji w Polsce miał twarz kobiety wiejskiej. No, właśnie. W Polsce i nie tylko w Polsce, ponieważ ja poświęciłem trochę czasu, żeby znaleźć przykłady w innych krajach. W Rumunii było podobnie, na Węgrzech było podobnie, w Bułgarii było podobnie. Często przywódcami największych buntów przeciwko kolektywizacji były kobiety wiejskie. A jedno zdanie, żeby nie zdradzać wszystkiego, ale dlaczego kobiety? Bardziej odważne, miały mniej do stracenia? To znaczy kobiety często były wypychane przez chłopów w tych buntach kolektywizacyjnych naprzód, dlatego że uważano, iż bardziej niekomfortowe jest dla lokalnych różnych urzędów bezpieczeństwa atakowanie kobiet niż chłopów. Czyli zakładano, że też kobiety są jakby bardziej bezpieczne w tej relacji z władzą, bo że nie wypada aresztować kobiety. Tak, i poza tym ich sprzeciw był bardziej taki manifestacyjny, bardziej spektakularny. One śpiewały pieśni religijne, one rzucały te grudy ziemi. Wie pan, no, nawet w tradycji, znaczy nawet no, ubek, który jest wychowany w jakiejś tradycji polskiej czy w tradycji europejskiej, no trudniej mu atakować kobiety. Niż to bardziej, że często jest pochodzenia chłopskiego. Często jest pochodzenia chłopskiego, tak. Więc myślę, że to odgrywało istotną rolę. Więcej, jeżeli będzie czas. Będziemy o tym skutać. Iżi?
Martin, I will try shortly to react. Ja teraz krótko spróbuję odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące tej modernizacji technologicznej, wykorzystywanej jako pewnego rodzaju propagandę, ponieważ nie zrozumiałem wszystkiego, może nie zrozumiałem poprawnie Pana pytania wcześniej, jeśli chodzi o relacje pomiędzy tym stanem ziemiańskim, arystokracją i chłopstwem. Szczerze mówiąc, nie miałbym zbyt wiele, prawie nic do powiedzenia tutaj w tej sprawie. A zatem wracając jeszcze do pierwszego pytania dotyczącego modernizacji technologicznej. Oczywiście z mojej perspektywy i zgodnie z dokumentami, z którymi się zapoznałem, które przeczytałem, zeznaniami świadków, z którymi rozmawiałem, oczywiście to zawsze była kwestia propagandy. Po kampanii roku 1949-1950, kiedy to maszyny mechaniczne zostały skonfiskowane prywatnym rolnikom. Chłopi czy rolnicy po prostu pozostawiali, porzucali te swoje maszyny gdzieś tam w polach, one tam rdzewiały, korodowały. Ze względu na to, że brakowało po prostu części zamiennych. Jeszcze tutaj może jedną rzecz powiem. Oczywiście tutaj ta konfiskata, konfiskowano głównie maszyny niemieckie i amerykańskie, więc po rozpoczętej kolektywizacji praktycznie nie można było uzyskać części zamiennych do takich amerykańskich czy niemieckich maszyn. Więc oczywiście tutaj też pojawiła się kwestia takiego propagandowego podejścia i szerzenia propagandy, gdzie właśnie robotnik z tego zindustrializowanego świata próbuje pomagać, wspierać, reperować te maszyny. Natomiast oczywiście natomiast wracając jeszcze ciągle do tej modernizacji technologicznej, to też chciałbym Państwu przypomnieć fakt, bo mówiliście również Panowie o takich modelowych spółdzielniach. Akurat w przypadku Czechosłowacji dwa miesiące po rozpoczęciu kolektywizacji, Komitet Centralny Partii Komunistycznej przyjął taką zasadę, mówiącą o tym, że w każdym rejonie należy sfinansować, powołać do życia taką modelową spółdzielnię rolną, żeby rzeczywiście była przykładem, świeciła przykładem dla innych. Oczywiście to się nie udało, to nie działało. Po dwóch latach, tak jak już wcześniej wspominałem, Jugosław Slański który był taką twarzą tej całej kolektywizacji, for launching collectivization in Czechoslovak countryside itself. Stwierdził i stwierdzono w ogóle wtedy wspólnie, że cała ta kolektywizacja czechosłowackiej wsi była robiona na siłę, była narzucona przez władzę, a nie była
inspirowana samymi działaniami rolników, czy na przykład inspirowana właśnie tworzeniem tych modelowych spółdzielni rolnych. To jest taka jeszcze moja krótka uwaga, czy dodatek do tego, co już zostało powiedziane. Czy ja mogę jeszcze jedno pytanie zadać? To jeszcze jedno pytanie, bo jeszcze my mamy 5 minut, to króciutkie jedno. Panowie, a powiedzcie mi taką rzecz, bo tak z tego, co opowiadacie, jeszcze jedno pytanie mi się rzuciło. Czy osoby, które przystępowały do tych spółdzielni, czy na przykład ich spotykała jakaś taka anatema społeczna ze strony tych, którzy nie chcieli tam przystępować? To znaczy, mówiąc wprost, czy ludność wiejska przystąpienie do kolektywu traktowała jako rodzaj zdrady? To zależało oczywiście od wsi, pewnie to jest w sposób taki systematyczny, generalny, nie było badane. Z tych badań, które ja prowadziłem, a one dotyczyły często takich małych wsi gdzieś na Kielecczyźnie, wynika, że chłopi, faktycznie istniało napięcie, bardzo silne napięcie między tymi, którzy wstąpili do spółdzielni produkcyjnej, a tymi, którzy nie wstąpili. To przejawiało się na przykład w kościele, że jedni stali po jednej stronie kościoła, drudzy po drugiej stronie kościoła, już w kościele tam. Jakoś był taki podział. Podział dotyczył między innymi, z tego co wiem, z akt Wydziału Organizacyjnego KC, podział dotyczył również takiej codzienności wiejskiej. Często ci, którzy na przykład jeździli do Związku Sowieckiego w wyniku organizowanych tam takich wycieczek do czołowych kołchozów, to był taki element, który był w Polsce stosowany, to ci na przykład byli, ich domy jakoś specjalnie były oznaczone takim czarnym kirem, i to był element takiej stygmatyzacji tych, którzy wstępowali byli członkami spółdzielni albo angażowali się po stronie tworzenia kolektywów spółdzielczych. To występowało również na zebraniach wiejskich, gdzie wzajemnie te strony się atakowały. Takie elementy napięcia między jedną i drugą stroną, które w różny sposób przejawiały się w życiu codziennym, na pewno występował na wsi polskiej, ale w tej chwili nie potrafię powiedzieć, na ile to było powszechne, a na ile to był przypadek taki, no nie powiem, że pojedynczy, ale nie obejmujący większej części wsi. Myślę, że jednak takie mentalne napięcie, które w różny sposób przejawiało się, istniało. Teraz Jerzy, bo ja będę miał jeszcze jedno ostatnie pytanie ustalone z profesorem Wierzbickim i robimy godzinną przerwę. Jerzy? I would say that że na wsiach Czechosłowacji była też słaba organizacja partyjna w takich naprawdę rolniczych wioskach, nie w okolicznych wioskach wokół na przykład jakichś miast przemysłowych. Były takie sytuacje, w których było to możliwe, żeby zauważyć tę zdradę, jeśli chodzi o to, kto podpisałby jako pierwszy przyłączenie się do takiej spółdzielni, tak? Jeżeli ja dobrze zrozumiałem oczywiście pytanie, bo pytanie chyba właśnie tego dotyczyło, tak? Tak. To panowie, mam do was na koniec jeszcze jedno pytanie i zrobimy sobie przerwę do 16:30. Jeśli byliście, a chyba byliście na otwarciu, to prezes Szarek zarysował całą linię tego oporu chłopskiego do okresu Solidarności. To czy panie profesorze, panie doktorze, czy możecie zarysować pewną taką myśl związaną z kwestią
jakby dalszego ewentualnego oporu chłopów przeciwko władzy. To znaczy, jeżeli ci chłopi wstępują w latach 80. czy w roku 80. do tej Solidarności Chłopskiej, NSZZ Rolników Indywidualnych, czy to jest ten sam opór w stosunku do systemu, jak był w roku 50. To znaczy, bo może w roku 50. to protestowano przeciwko narzuconym mechanizmom regulowania rzeczywistości w taki sposób sztuczny i to ta kolektywna rzeczywistość byłaby sztuczna i przeciwko temu protestowano, a nie przeciwko systemowi, to jeszcze rozwiniemy za godzinę, a w latach 80. czy pod koniec lat 70. to już ci chłopi są bardziej świadomymi uczestnikami życia publicznego i oni protestują przeciwko na przykład regułom systemu. Czy jest jakaś ciągłość buntu, czy nie? Panie profesorze. No to ciekawe. A ciekawe to jeszcze, panie profesorze, jedno pytanie. A może jest tak, to jeszcze skomplikuję, a może jest jakiś ktoś, kto w roku 80 jest w Solidarności i równocześnie protestował w roku 50? No być może jest. Ja takiej osoby nie spotkałem. Co prawda prowadziłem tylko badania na wybranych wsiach gdzieś na Kieleczyźnie, ale to nie był problem badań, że tak powiem. W związku z tym ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że to wystąpienie, te manifestacje oporu wobec władzy, że tak powiem, bo w istocie rzeczy o to chodzi. Tak. W latach 50. były zupełnie inne niż te z okresu Solidarności. Trudno mi mówić tutaj o ciągłości pewnego oporu społecznego. Myślę, że lata 50. były czymś zupełnie wyjątkowym. To znaczy chłopi tutaj, no zagrożenie było dużo większe niż w latach 80. Myślę, że w latach 50. chodziło właśnie o istnienie chłopów jako pewnej grupy społecznej. Znaczy kolektywizacja kwestionowała istnienie chłopów jako grupy społecznej. Oni mieli stać się czymś na kształt robotników przemysłowych, rolnych, ale na kształt robotników. To było coś, co było zupełnie innego rodzaju zagrożeniem niż to w latach 80. W latach 50. to jest obrona tradycji, kultury, tak, ich życia codziennego, zwyczajów. Rzeczy zupełnie rudymentarnych dla funkcjonowania chłopów w pewnej, jako chłopów po prostu. Zresztą Wiesław Myśliwski napisał taki znakomity tekst o zmierzchu kultury chłopskiej. Otóż to lata 50. były zagrożeniem tego typu i oni, jak powiedziałem już wcześniej, intuicyjnie się tego bali, bo nie zawsze sobie to uświadamiali, że tak jest. Ten opór zresztą, potraktowanie kolektywizacji jako takiej traumy nieporównywalnej z niczym wcześniejszym i późniejszym, przynajmniej w ich świadomości, w ich, że tak powiem, życiu, widać. Nawet w tych badaniach... Nawet drugą wojnę światową? Słucham? Nawet z drugą wojną światową? Nie, druga wojna światowa nie, to oczywiście jest doświadczenie pewne podstawowe, ale mówię powojenne. Znaczy, jeżeli oni porównują się... Panie przepraszam, może pan kamerę poprawić, bo nam pan uciekł. Teraz. Jeżeli były takie badania, które prowadzono wśród chłopów dotyczące okresów PRL-u, które były dla nich najlepsze i najgorsze. One nie obejmowały okresu II wojny światowej oczywiście. To okazuje się, że okresem najgorszym jest okres właśnie kolektywizacji, co nas nie zaskakuje. Nie zaskakuje nas również to, że okresem najlepszym w ich rozumieniu były lata 70. Czy pierwsze połowa lat 70., które w ogóle no, z punktu widzenia życia codziennego była dla Polaków najlepsza pod względem gospodarczym. Pomijam przyczyny tej prosperity. Panie profesorze, to co z tą Solidarnością i z tym rodzajem antysystemowym jest już w roku 80? Myślę, że to jest wystąpienie wynikające z pewnego kryzysu państwa, które nie jest w stanie zaspokoić pewnych podstawowych potrzeb rolnictwa. To jest tego typu. Myślę, że to nie jest myślenie w kategoriach ideologicznych, zresztą będziemy na ten temat dyskutować. Tak. To jest kwestia pewnego kryzysu państwa, państwa, które nie wywiązuje się ze swoich obietnic, państwa, które jest coraz bardziej niewydolne i państwa, które coraz bardziej możemy porównywać mimo wszystko z innymi państwami w otoczeniu, ponieważ nie jesteśmy już tak zamknięci jak w latach 50. Wydaje mi się, że to są podstawowe parametry, że tak powiem, tej sytuacji i tym ona się różni lata 80 od lat 50. Oczywiście mogę się mylić, ale takie zdanie mam na ten temat. Jerzy, to opowiedz nam, jak to było w Czechosłowacji. Jak ta ludność chłopska, czy w ogóle, bo ja nie wiem,
angażuje się w ruchy już te opozycyjne, dysydenckie lat 70. i 80. Czy ty to coś o tym możesz nam opowiedzieć, przybliżyć? Czy są jakieś paralele z tym, co powiedział pan profesor Jarosz a propos Polski? Czy Czechosłowacja może jest tutaj jakimś unikatem? I would say I already mentioned it in the case of. Wspomniałem o tym, mówiąc o wiośnie praskiej pod koniec lat 60., że wieś postrzegała kolektywizację, industrializację, uprzemysłowienie jako projekt pochodzący z miast, nie ufała ta ludność tym ideom demokratyzacji w późnych latach 60. Gdybyśmy mieli porozmawiać o latach 80. i wczesnych 90. o tak zwanej jak zamknej rewolucji w Czechosłowacji, to wydaje mi się, że ten temat wymaga osobnej konferencji. Ja już starałem się nakreślić te wysiłki celem przywrócenia tradycji przerwanej przez kolektywizację i że te wysiłki były trudne i powolne. Dziękuję. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Wierzbickiego, gospodarza naszego spotkania. Jeśli jest z nami, to oddajemy głos. Wiem, że pan profesor Wierzbicki miał jakieś problemy. Szanowni państwo, zatem robimy sobie krótką, w cudzysłowie i przysłowiową, w związku z tym też przerwę obiadową. Zapraszam wszystkich naszych uczestników i naszych gości oglądających nas za pośrednictwem internetu. Zapraszam na godzinę 16:30 i wtedy rozpoczniemy ostatni panel dyskusyjny dzisiejszego dnia, w którym, tak jak powiedziałem, będzie brał również udział pan profesor Dariusz Jarosz. Dziękuję za ten panel, dziękuję za te wszystkie wypowiedzi, za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam na godzinę 16:30. Do zobaczenia.